Monika z tej strony, Marta, witam Was serdecznie. Tutaj mam ze sobą Lekusia. W pobliżu też znajduje się Zoe, aczkolwiek ona jest w tym momencie zajęta zabawą. A dzisiaj będziemy się zajmować tą dużą kleczką. Tak, Leku. Tą dużą paczką, która niestety tym razem nie jest dla Lakiego. Laki to jest ten zapas smaczków. Natomiast ta paczka jest dla Zoe i to jest jej nowe legowisko, ponieważ ze starego wyrosła. Ja mimo wszystko, jak przybyła do nas Zoe, kupiłam jej takie legowisko dużo za duże. Myślałam, że ono jej starczy na dłużej. Natomiast skończyła 6 miesięcy. No i niestety jak w nim śpi, a bardzo lubi co prawda spać w tym legowisku, mam nadzieję, że nowe jej podpasuje, to niestety z tego starego dość mocno jej wystają stópki albo pyszczek i nam po prostu, słuchajcie, serce pęka, że nasz ukochany psi już, bolaki niestety, ale on nie jest bardzo wymagający, niestety, niestety, on się zadowoli kawałkiem łóżka, poduszki, fotela i jego legowiska i takie rzeczy nie interesują. Natomiast Zoe bardzo lubi i no nie chcemy, żeby spała tak sobie na ziemi. Chcemy, żeby jej było wygodnie, dlatego też przyszło nowe pudło, nowe legowisko i zobaczymy, czy jej się będzie podobało. To co? Otwieram! Położyłam sobie to pudełko na boku, żeby można łatwiej było mi je otworzyć. Sama jestem bardzo ciekawa, czy wybrałam dobre. Czy się będzie podobało głównej zainteresowanej. Powiem wam szczerze, że myślałam, że to pudełko będzie mniejsze, że to będzie w jakiś sposób, wiecie, skompresowane, ale już widzę, że nie. Wow. Wow. To jest wielkie. O. To jest naprawdę tak duże. Wow. Powiem wam szczerze, że to jest ogromne, bo nie wzięliśmy największego, bo baliśmy się, że za bardzo nam się zmniejszy boku i będziemy musieli się przyciskać koło tego posłania. Cieszę się, że wzięliśmy mniejsze, ale mimo wszystko chyba jednak trochę za duże, ale dobra, będzie miała wygodnie. Powiem wam tak. Najważniejszy test, test Zoe, i chyba mogę powiedzieć, że jej się podoba, bo bawi się. Słuchajcie, zobaczycie, jakie ono jest duże w porównaniu do psiaka. Jest naprawdę duże i faktycznie niektórzy pisali, że mogą się zmieścić tu dwa psiaki. No i to jest prawda. Chociaż nasza będzie miała sporo miejsca do zabawy. I za chwilkę powiem wam, z czego ten zestaw się składa, ile kosztował i powiem wam, gdzie można to legowisko znaleźć. No i słuchajcie, widzieliście, Zoe zaakceptowała swoje nowe posłanie. Myślę, że jest zadowolona, będzie miała mega dużo miejsca i faktycznie zmieszczą się tu dwa psiaki spokojnie. No ale dobra, niech ma duże, niech się cieszy. Słuchajcie, w skład tego wchodzą nam dwa jasieczki, one są tutaj złączone taką niteczką, ale to myślę, że po to, żeby to nie latało w trakcie transportu. Na pewno Zoe będzie się tym bawić, przynajmniej już zaczęła. Do tego mamy poduchę, na której nasz psiak śpi. I powiem wam szczerze, że chyba z tego wszystkiego ta poducha jest najcięższa, ale widać, że ten materiał jest taki, słuchajcie, dość mocno wytrzymały, jest taki masywny. No i ta poducha jest ciężka, naprawdę solidna, przynajmniej na taką się wydaje. I bardzo dobre opinie to posłanie miało. I trzecim elementem to jest to nasze legowisko, które jest wyposażone w takie właśnie poduchowe boczki, natomiast ten materiał już jest taki, widzicie, wytrzymały też jakby z tej samej kategorii, natomiast nie ma tutaj już żadnego wypełnienia więcej. No. Jeszcze paragon. I teraz od razu mogę w sumie wam pokazać to legowisko.
kosztowało 89 zł i jest możliwość go zamówienia na Allegro. My z Allegro to zamawialiśmy. Przy Smarcie, wiadomo, przesyłka kosztuje zero, więc uważam, że wart jest swojej ceny. Zobaczymy, jak długo będzie służył Zoe. No ale myślę, że naprawdę będzie z niego zadowolona. Postaram Wam się podlinkować telegowisko w opisie, więc jeśli będziecie chcieli, możecie się tam zapoznać z opiniami ludzi, którzy już mieli. My się sugerowaliśmy tym, że parę osób pisało o tym, że... O, Laki tutaj przeszedł. Parę osób pisało, że ma labradory i że labrador był w tym zadowolony, dlatego skusiliśmy się na to posłanie. Uważam, że jak na takie wykonanie, przynajmniej na tą chwilę, i taką cenę, jest to naprawdę ciekawa oferta i myślę, że ono będzie na pewno służyć przynajmniej przez jakiś czas. Zoe będzie zadowolona i będzie miała wygodne miejsce do spania. Dobrze, kochani, to na tyle będzie. Ja zaniosę legowisko do pokoju, gdzie Zoe będzie mogła się nim już cieszyć bez granic. I na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się i pa, pa. Taki szczęśliwy psiusz?